Co prawda Warszawa leży nad głową domu przewodniczącego imienia na Rejaki Wojennej. Wysokie miejsce w rankingu. Jak Państwo tego dokonają? Co u Państwa jest takiego? Państwo, czyli nauczyciele i uczniowie. Tak, oraz rodzice. Dobrze nauczyciele przyciągają dobrych uczniów, a moim zadaniem jako dyrektora jest stworzyć warunki, żeby ci dobrzy nauczyciele z dobrymi uczniami mogli spokojnie pracować. Staram się to robić już od 25 lat. I czy zajmują się jakimiś nowymi kołami naukowymi, czy po prostu tylko lekcje? Lekcje nie. Gdybyśmy się ograniczali tylko i wyłącznie do tej oferty, którą proponuje podstawa programowa Ministerstwa Edukacji Narodowej, to byśmy byli jakąś szkółką, natomiast żadna szanująca się szkoła nie ogranicza sobie i nie może sobie pozwolić na ograniczenie oferty tylko i wyłącznie tego, co jest w podstawie programowej, a więc szereg zajęć dodatkowych. Na zajęciach pozalekcyjnych również współpraca z uczelniami wyższymi i z Trójmiasta i spoza Trójmiasta. Także współpraca z innymi szkołami ponadmedialnymi. Wymiana doświadczeń czy to ze szkołami tutaj z Trójmiasta, z innymi, czy też w ramach Towarzystwa Szkół Twórczych, które zrzesza najbardziej kreatywne szkoły w Polsce. Także ta wymiana doświadczeń z różnych miast, to są szkoły i tu z dużych miast, z małych ośrodków, ale ta wymiana doświadczeń pozwala na podpatrywanie. Tak samo jak tutaj w Gdyni też nawzajem się podpatrujemy. Czy dziewiątka, czy jedynka, czy szóstka, czy piątka, czy technikum chłodnicze od koleżanek, kolegów, od innych szkół, Gdyńska Trójka też może się wiele nauczyć. No i też od nas, jak sądzę, też można się wiele nauczyć. A że jest się od kogo uczyć w Gdyni, więc co rodzaj synergii następuje i z tego tytułu te dobre osiągnięcia generalnie, jeżeli chodzi o edukację, są bardzo dobre, czy na poziomie ponadgimnazjalnym, czy gimnazjalnym, czy na poziomie szkół podstawowych, że 18 gdyńskiej znanej wspomnę. I dziękuję serdecznie. No tak, ucznia też można to nagrać. 1 stycznia dowództwo Marynarki Wojennej zostało przeniesione do Warszawy. Więc przyjęli informację. I to była niedobra wiadomość. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że dowództwo Liceum Ogólnokształcącego Marynarki Wojennej pozostaje nadal w Gdyni. Nazywam się Bogusława Frysykowska, jestem dyrektorem zespołu szkół hotelarsko-gastronomicznych w Gdyni. Myślę, tak jak każda szkoła zawodowa interesuje się losem swoich absolwentów i nasza szkoła bada losy tych absolwentów. Myślę, że oferta Trójmiasta jest na tyle bogata, że absolwenci, szczególnie kończący zasadniczą szkołę zawodową w zawodzie kucharza, uzyskują zatrudnienie, a również absolwenci technikum gastronomicznego w restauracjach, w różnego rodzaju obiektach hotelarskich również takie zatrudnienie uzyskują. Co jest jeszcze istotne, absolwenci technikum uzyskują certyfikaty międzynarodowe i dla nich otwarte są rynki pracy. No, szczególnie popularna teraz staje się Szwecja i Norwegia. Niech certyfikaty uzyskują zarówno w języku angielskim, niemieckim, również francuskim. Czy istnieją szanse na rozwój przemysłu turystycznego w Trójmieście, w Pomorskim? Baza turystyczna Trójmiasta bardzo się rozwija. Rozwija się agroturystyka i szczególnie w sezonie prawda, letnim, a w tej chwili ten sezon bardzo się wydłużył. Nasi absolwenci naprawdę znakomicie znajdują zatrudnienie. Szczególnie jeżeli się przedstawią, że kończą właśnie zespół szkół hotelarsko-gastronomicznych, to mają tak jakby preferencje w zatrudnieniu. Czy absolwentów znajduje zatrudnienie w Polsce, ale bardzo wielu absolwentów, szczególnie elektryków, na przykład wyjeżdża za granicę, pracują w Norwegii na przykład, bardzo wielu spotykam absolwentów. No jednak każdego roku około 50-60% absolwentów podejmuje studia wyższe. A
Także na rynku pracy pozostaje nie tak dużo, powiedzmy przy 150 absolwentach rocznie, no to powiedzmy gdzieś te 50 czy 40 absolwentów pozostaje na rynku pracy i ci absolwenci głównie kierunku techniki, mechanik, urządzeń podliczeń klimatyzacyjnych są bardzo poszukiwanymi absolwentami. To jest, Gdynia jest takim od lat zagłębiem firm związanych z tą branżą i jest bardzo duże zapotrzebowanie na tych fachowców, a nawet nasi fachowcy, którzy pracują gdzieś za granicą, ślą maile i proszą absolwentów szkoły, bo chcieliby tam u siebie, bo tam już nikt się nie zna na chłodniach amoniakalnych czy coś takiego, a my możemy ich tutaj, powiedzmy, tych absolwentów podsyłać. Niewiadomą jest technik informatyk. To jest taki zawód, powiedzmy, jednak to są absolwenci chyba najlepiej przygotowani do studiów wyższych i oni głównie, większość z nich podejmuje studia wyższe, ale również jako administratorzy, powiedzmy, gdzieś tam informatycy w niewielkich firmach do obsługi systemów komputerowych, też w firmach jakichś reklamowych. Nie słyszałem, żeby były jakieś problemy, powiedzmy, z zatrudnieniem. Ale co z elektronikami? Z elektronikami w tej chwili jest tak, że tych absolwentów jest bardzo mało. Jakoś ten zawód w tej chwili nie cieszy się popularnością wśród rodziców i absolwentów szkół gimnazjalnych. Wtedy, kiedy otworzyliśmy zawód technik informatyk do szkół i technika mechatronika, ci uczniowie zainteresowani branżą, powiedzmy, elektroniczną, o jakichś tam predyspozycjach, którzy tam u siebie widzą takie zainteresowanie, głównie kierują się do tej klasy mechatronicznej. Natomiast klasy elektroniczne w tej chwili są niewielkie. Czy nie wynika to z braku miejsc pracy na rynku tutaj trójmiejskim właśnie w segmencie elektronicznym? Elektronika się zmieniła. Nie ma takiej elektroniki jak kiedyś. Mało się naprawia w tej chwili. Mało się konstruuje, mało się buduje. Faktycznie jest mniej. No, kiedyś Radmor 2000 zatrudniał, dzisiaj 200 ludzi zatrudnia. Na pewno coś w tym jest, że tych miejsc na rynku pracy chyba jest mniej w tej chwili niż kiedyś. Panie dyrektorze, co trzeba by było zrobić, żeby właśnie więcej absolwentów pańskiego technikum czy pańskiego zespołu szkół zostawało w kraju i tutaj rozwijało gospodarkę? No to ja rozumiem, że to jest trudne, przekrojowe pytanie, ale czy pan się zastanawiał? Tak, to na pewno jest zagadnienie, bym powiedział, skomplikowane. To wiąże się ze stanem gospodarki na pewno, w rozwoju przemysłu tutaj w regionie, przyciąganie jakiegoś kapitału, lokowanie firm. No to jest chyba w tym kierunku to w tym czy momencie. Potrzebni są inwestorzy, tak jak na przykład we Wrocławiu, którzy zainwestują rzeczywiście w duże przedsięwzięcia z dziedziny elektroniki czy informatyki. Na pewno. Bardzo by to się tu w regionie przydało. Czyli pewnie potrzebna jest współpraca taka regionalna, która jest warunkiem koniecznym, żeby Trójmiasto przygotowało wspólną ofertę dla inwestorów. Na pewno tak. Dziękuję bardzo.